Cześć, ja nazywam się Artur i witam Was w nowym formacie Kobi News na oficjalnym kanale Kobi w serwisie YouTube. Teraz poniedziałkowe transmisje na żywo zamieniamy na nagrany wcześniej przygotowany i zmontowany materiał z dodanymi napisami w innych językach. Pozwoli to widzom, którzy nie znają języka angielskiego i polskiego, do zapoznania się z treścią najciekawszych informacji dla społeczności fanów klocków konstrukcyjnych Kobi. Kobi. Buduj historię klocek po klocku. Już w tym tygodniu do sprzedaży trafi długo oczekiwany zestaw, który bezdyskusyjnie jest najważniejszą tegoroczną premierą od Kobi. Zestaw o numerze katalogowym 6280 z klockowym modelem niemieckiej lokomotywy parowej BR-52 i TY-2 z okresu II wojny światowej otwiera zupełnie nową kolekcję pociągi w ofercie firmy Kobi. Konstrukcja z klocków wiernie odwzorowuje bryłę, proporcje i detale legendarnego parowozu, który jest chyba najpopularniejszym i najbardziej rozpoznawalnym dla wszystkich pasjonatów kolejnictwa na świecie. Ekskluzywne wydanie Executive Edition 2 w 1 zawiera aż dwa różne komplety dodatkowych klocków, które pozwalają na zbudowanie modelu niemieckiej lokomotywy BR-52 z niemieckimi oznaczeniami z okresu II wojny światowej lub lokomotywy z polskimi oznaczeniami polskich kolei państwowych z okresu powojennej Polski i Rzeczpospolitej Ludowej. Oprócz różnych klocków z różnymi nadrukami symboli, numeracji i oznaczeń, zestaw zawiera także zmienione, większe lampy przednie i tylnie dla polskiej konstrukcji, wybrane klocki w innej kolorystyce, a także dwie różne figurki. Niemieckiego maszynisty z okresu II wojny światowej i polskiego maszynisty w powojennym mundurze PKP z charakterystycznym państwowym godłem, polskim orłem z usuniętą koroną. Model lokomotywy w skali 1-35, oprócz szczegółowo odwzorowanych detali, takich jak symbole, numeracja i oznaczenia, posiada dodatkowe liczne nadruki zegarów wewnątrz maszynowni lokomotywy. Dzięki łatwo zdejmowanemu dachowi maszynowni można zajrzeć do środka, by zobaczyć wiernie odwzorowane szczegóły urządzeń służących do kierowania pojazdem. Zadbano także o taki szczegół jak imitacja płonącego węgla w palenisku. Tak jak w prawdziwej lokomotywie parowej, cały mechanizm kół jest ze sobą sprzęgnięty w ten sposób, że porusza się równocześnie. Wewnątrz modelu znajdują się koła zębate, tworzące skomplikowany mechanizm zapewniający realistyczny ruch kół całego napędu. Wystarczy delikatnie popchnąć model, by poruszyć cały układ. Aż 5 różnych wzorów kół w lokomotywie, z których część zawiera ranty, czyli specjalne krawędzie, sprawia, że model świetnie utrzymuje się na klockowych torach, a także jest w stanie pokonywać klockowe zakręty o skali nachylenia od R88. Warto dodać, że model jest w pełni kompatybilny, czyli pasuje do klockowych torów innych marek klocków. Tender, czyli wagon do przewozu m.in. węgla, również wiernie odzwierciedla rzeczywisty pierwowzór. Wewnątrz posiada odwzorowany skład paliwa, posiada również skrętne wózki kół oraz specjalny zaczep, do którego można dołączyć kolejne wagony tworzące cały skład. Wersja Executive Edition zawiera również specjalną, sztywną, klockową podstawkę ekspozycyjną imitującą nasyp kolejowy oraz dwie zamienne tabliczki z nazwą lokomotywy do wyboru. Niemiecka BR-52 i polska TY-2. Firma Kobi wyprodukowała również własny kształt klocka odwzorującego fragment torowiska. W zestawie dostępnych jest 5 takich odcinków o łącznej długości około 65 cm. Torowisko wykonane jest w nowoczesnej technologii dwukolorowego wtrysku, co sprawia, że każdy pojedynczy odcinek o długości około 13 cm, będąc jednym elementem, monolitem, wyprodukowany jest z dwóch różnych kolorów tworzywa, które są połączone ze sobą. Szyny w kolorze szarej stali wyraźnie odcinają się od bardzo realistycznie wykonanych podkładów kolejowych w kolorze brązowym. Na każdym kolejowym podkładzie nie ma widocznych czopów, czyli studów, co poprawia ich realizm, a każdy z nich pokryty jest fakturą deski, czyli imitacją słojów drewna. Torowiska mają możliwość wpięcia ich w płyty konstrukcyjne oraz posiadają otwór techniczny, dzięki któremu można przytwierdzić torowisko na stałe do dioramy kolejowej, na przykład używając wkrętu lub gwoździka. Ten zestaw to idealny prezent dla każdego pasjonata historii i kolejnictwa. BR-52 lub TY-2 to parowóz towarowy konstrukcji niemieckiej, produkowany w wielu fabrykach europejskich w latach 1942-1945. Była to bardzo tania, prosta, a jednocześnie bardzo niezawodna lokomotywa parowa. W Polsce po II wojnie światowej, w strukturach polskich kolei państwowych, używano ponad 1200 tych pojazdów.
Lokomotywa potrafiła uciągnąć składy towarowe o łącznej masie nawet 620 ton z prędkością 80 km na godzinę lub 1700 ton z prędkością 50 km na godzinę. Parowóz ten często używano również wielokrotnie do ciągnięcia składów osobowych. Ten zestaw to aż 2623 wysokiej jakości elementów. Zestaw 2 w 1 zawiera osobne oznaczenia niemieckie i polskie do wyboru. Model jest w skali 1 do 35. Dwie figurki, niemiecki i polski kolejarz, dwa klocki z nazwą zestawu, 5 odcinków toru prostego, specjalna podstawka ekspozycyjna i pamiętajcie, cały ten zestaw to zestaw z trwałymi nadrukami bez żadnych naklejek. W sprzedaży dostępny jest również zestaw o numerze katalogowym 6283, czyli model lokomotywy DRBR52 i TY2, zawierający zarówno niemieckie, jak i polskie oznaczenia. Zestaw ten od edycji Executive z numerem katalogowym 6280 różni się brakiem podstawki ekspozycyjnej i tendra, czyli wagonu na węgiel i wodę. Dzięki temu zestaw jest tańszy i jest dobrym rozwiązaniem dla tych kolekcjonerów, którzy mają bardzo ograniczoną przestrzeń w swojej klockowej kolekcji. Na początku kwietnia ruszy przedsprzedaż edycji limitowanej zestawu 2573, czyli SDKFZ 173 Yacht Panther. Model w skali 1 do 28 zawiera bardzo dopracowane i odwzorowane wnętrze oraz bardzo atrakcyjny kamuflaż. W zestawie dostępne są także 3 wyjątkowe figurki, papierowy certyfikat autentyczności, odręcznie podpisany przez prezesa firmy Kobi oraz tabliczkę z wypaloną laserem nazwą modelu i indywidualnym numerem. Pasjonaci lotnictwa na pewno ucieszą się z wiadomości o tym, że do sprzedaży trafi model sowieckiego samolotu Il-2 z okresu II wojny światowej. Model w skali 1 do 32 będzie zawierał oczywiście wyłącznie trwałe nadruki na klockach. Planowane jest również wydanie drugiego, osobnego zestawu z modelem samolotu Il-2 w polskim malowaniu. W nowo otwartym firmowym sklepie Kobi Hobby Center w Warszawie, oprócz masy wyjątkowych promocji, od kwietnia rusza pierwsza oficjalna liga dla pasjonatów historycznej gry bitewnej od Kobi. Jeśli chcecie poznać zasady tej gry, szczegółowe informacje i poradniki wkrótce znajdziecie na naszym kanale YouTube oraz w naszych mediach społecznościowych. To wszystkie informacje na dziś. Zapraszamy Was do uważnego śledzenia naszych mediów społecznościowych, a w szczególności strony w serwisie Facebook, Instagram i kanału TikTok. Nie zapomnij o subskrypcji naszego kanału na YouTube i kliknięcie w ikonkę kciuka. Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej grupy dyskusyjnej Kobi Fans w serwisie Facebook. To idealne miejsce, gdzie możesz znaleźć masę ciekawostek oraz możesz porozmawiać z innymi fanami Kobi i skontaktować się z pracownikami naszej firmy. Mam nadzieję, że nowy sposób prezentowania Kobi News Wam się podoba. Napiszcie Wasze komentarze i opinie pod tym filmem. Do zobaczenia w najbliższy poniedziałek o godzinie 20:00. I pamiętaj, buduj historię klocek po klocku.